I Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Jarosław Janiszewski, gdańszczanin, lider zespołu Bielizna Czerwono-Czarni. Dzień dobry. Czarno-czarni, ale czerwono-czarni. W przyszłości. Witam, dzień dobry. Znałeś Pawła Adamowicza, jesteś z Gdańska. A jakim człowiekiem był Adamowicz? Ja nie byłem bliskim jego przyjacielem, dlatego że nie chodziłem z nim do szkoły, tak jak chociażby Krzysiek Skiba, który byłby tutaj, myślę, o wiele bardziej precyzyjnym osobnikiem opowiadającym o nim. Natomiast przyznam się, że dość tak wnikliwie przyglądałem się działalności, no bo trudno tego nie zauważyć, skoro mieszka się w jednym mieście, gdzie mijaliśmy się na imprezach kulturalnych, gdzie mieliśmy okazję zamienić kilka zdań. Mało tego, ja sam się uśmiechnąłem, kiedy dostałem kilka lat temu nagrodę od prezydenta miasta Gdańska jako człowiek działający w tak zwanym ruchu kultury ofowej, bo my jakby my troszeczkę jesteśmy z boku tego komercyjnego nurtu i nie ma takiej jednoznacznej oceny, tak? To z ludźmi to nie jest takie proste, tak? Prezydent Gdańska miał pseudonim Budy jako taki osobnik miły, sympatyczny, trochę klejący się, taki lekko sowizdrzalski, bo on chadzał po ulicy bez obstawy, co jest bardzo istotne, bez żadnej ochrony. To nie był człowiek, który się bał, że coś się ciekawego wydarzy, bo jakby sam generował takie, jak to się mówi, ciepłe feromony, czyli miły, sympatyczny, jowialny. Co warto zauważyć, w wielu przypadkach, jak spotykamy osoby, które wywodzą się z nurtu prawicowego, tak to ujmę, bo ja jako człowiek rock'n'rollowy twardo opowiadam się, że jestem jednostką, która ma lewicowe serce, bo tak było, jest i będzie. Informacja taka dla wszystkich tych, którzy uważają, że prawicowy rock'n'roll istnieje. Nie, oczywiście takiego tworu nie ma. Natomiast mówię o tym, że Adamowicz był dziwnym takim przykładem osobnika, który wywodził się jakby z ruchów prawicowych, natomiast on się zmieniał pod wpływem jakby różnych zjawisk kulturowych. Potrafił na przykład w Marszu Równości pójść w pierwszym szeregu, tak? Nie blokował się. Był takim osobnikiem, który twierdził, że Gdańsk jest miastem otwartym, że każdy gdzieś tam znajdzie swoje miejsce. Rzeczywiście Gdańsk był miastem otwartym dzięki niemu? Ja myślę, że tak, bo to widać było po między innymi ilości turystów ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii, z całej Europy. Generalnie Gdańskowi to jest też takie paradoksalne, pomogło trochę to, iż Europa zaczęła się bać niektórych krajów, tak, że pojawiły się przecież zamachy we Francji, zamachy w Londynie spowodowały taki troszeczkę odpływ turystów z tamtych regionów i oni zaczęli się rozglądać, gdzie ewentualnie mogliby pobawić się, odprężyć się. I ten Gdańsk nagle, bo to nagle, no to 7, 8, 10 lat temu stał się takim miejscem, gdzie warto przyjechać, nie tylko na piwo, bo to piwo jest zdecydowanie tańsze niż na przykład, nie wiem, w Norwegii czy w Finlandii. Natomiast obejrzeć Muzeum II Wojny Światowej, wpaść do centrum ECS, gdzie to miasto zaczęło tak tętnić takim życiem, nie tylko tych małych uliczek, straganów i tak dalej, ale że oferowało troszeczkę więcej. I myślę, że stąd popularność Adamowicza, nawet wbrew różnym jego dziwnym, powiedzmy, ekonomicznym zachowaniom, tak to ujmę, bo nie ma co tutaj ukrywać, że nazbierał trochę mieszkań w ciągu swojej działalności i to mu opozycja polityczna zarzucała, że nie do końca potrafi się rozliczyć, a skoro jest prezydentem miasta Gdańska, to pewnie umie liczyć. No tak się jakoś złożyło, że to wszystko tak wyglądało dość dziwnie, ale no cóż, ja nie jestem ekspertem od tego, nie będę w to wszystko wnikać. Natomiast mieszkańcy Gdańska, pomimo różnych dziwnych informacji związanych z jego działalnością, wybrali go po prostu na kolejne 4 lata. I przyznam się, że to jest taki ciekawy sygnał, tak, że czasami nawet jakieś takie twarde argumenty przeciwko zostają gdzieś tam pokonane przez takie przekonanie, że to jest nasz człowiek, że jest miły, że jest sympatyczny, że się uśmiecha, że wychodzi na ulicę, tak? Bo to był gość otwarty, który nie stronił od kontaktu z ludźmi, tak? W związku z tym ten dla mieszkańców Gdańska ten atak agresji, taki po prostu niczym nieudokumentowany, zwłaszcza, znaczy jego postawą, mówię tutaj o Adamowiczu, przez 20 lat ja nie pamiętam żadnej jego agresywnej wypowiedzi, tak? Nie pamiętam, żeby on kogoś zaatakował w sposób niewybredny, w sposób brutalny, a mamy przykłady przez ostatnie kilka lat takich różnych dziwnych wystąpień, które powodują, że człowiek zastanawia się,
jakim cudem ta osoba, która jest tak agresywna, trafiła na przykład, nie wiem, do parlamentu. Paweł Adamowicz uczynił Gdańsk lepszym? Na pewno tak. Lepszym w sensie otwartości, tak? W sensie otwartości, w sensie takiego sygnału, że warto tutaj przyjechać, że to jest miasto, które ma pewną swoją tajemniczą historię, że tę historię się odkrywa. Mamy bardzo energetyczny kanał internetowy. Tutaj jesteśmy dzisiaj w internecie, natomiast bardzo sprawnie działa kanał internetowy działający przy mieście Gdańsku, gdzie pojawiło się bardzo wielu ciekawych osobników, właśnie od promocji, od tego, żeby pokazywać miasto, region, żeby zapraszać. I wiem, że efekty są, bo z racji wykonywanego zawodu występuję nie tylko na dużych estradach, ale często w mniejszych lokalach. I moi koledzy gastronomicy, którzy prowadzą mniejsze kafejki, a także ci, którzy prowadzą potężne kluby, tak jak B90, mamy taki ogromny klub w Gdańsku, oni twierdzą, że czuje się od kilku lat kolosalny wzrost napływu gości z Europy. Tak? Oni to odczuwają. A ci goście są ciekawi, że kolebka Solidarności ze Stocznia Gdańska, że jeżdżą pod pomnik Trzech Krzyży, że oglądają to miejsce, gdzie coś się kiedyś zaczęło. Po prostu zadziałała taka promocja tego miejsca, troszeczkę być może odrębna od takiej banalnej, siermiężnej reklamy z cyklu, że przyjedźcie nad morze, woda, piasek, nie wiem, Sopot, Molo. To były takie banalne standardy, którymi chadzała reklama przez wiele lat. A tutaj poszło to troszeczkę w inną stronę, także można na pewno powiedzieć, że zrobił dla miasta dużo dobrego. Spotykaliście się na różnych imprezach kulturalnych. Jak on traktował właśnie kulturę? Bo wielu polityków wiemy, że kulturę traktuje gdzieś tam z boku i niespecjalnie przykłada do niej uwagę, ewentualnie próbuje ją wykorzystać politycznie. Paweł Adamowicz był inny. Kultura była dla niego bardzo istotna. On to bardzo często podkreślał. I były tego efekty, tak? Teatr, chociażby pierwszy przykład, Teatr Szekspirowski, jakby inicjatywa, która działa przez wiele lat, zbierano na to pieniążki, udało się to wszystko zrealizować. Oprócz tego wiele działań natury artystycznej z cyklu kultura, chociażby taka, no może trochę banalna, ale samego Jarmarku Dominikańskiego, takiego miejsca, które od bodajże XIII czy XIV wieku udało się przywrócić miastu taki klimat takiego targu, który prezentuje różne mniejszości etniczne. Przyjeżdżają osobnicy, nie wiem, ze wschodu Europy, przyjeżdżają górale, przyjeżdżają kurpie, są tam potrawy lokalne, różne inne ciekawostki. To oczywiście, że to wszystko mogłoby zawsze wyglądać lepiej, tak? Bo to zawsze jest wpisane w pewne struktury. Czasami finansów brakuje, czasami jakby pewne pomysły, pewnych pomysłów nie udaje się do końca zrealizować, ale jeżeli chodzi o kulturę, to tutaj trzeba twardo powiedzieć, że był, uczestniczył, było go widać bardzo często na tej kulturalnej mapie Gdańska, także jako taki gospodarz miasta sprawdził się naprawdę dobrze. A dla Gdańska, dla całej Polski, myślę, dla całego świata, to morderstwo, to zabójstwo było wielkim zaskoczeniem. Dlaczego doszło do czegoś takiego? To jest jakieś pokłosie hejtu, nienawiści, która w Polsce jest? Mamy teraz taką falę debat, tak, na ten temat. Ja myślę, że mamy w Polsce od, nie wiem, chyba tak mi się wydaje, od 89 roku taki dramatyczny czas, jak ja bym to ujął, braku, nie wiem, odpowiedzialność to chyba nieodpowiednie słowo. Po prostu trzeba ponosić często konsekwencje swoich działań. My tu żyjemy w takiej przestrzeni dziwnej, gdzie efektów, jakby może nie efektów, gdzie nie ponosi się odpowiedzialności za bardzo wiele rzeczy, które są wręcz karygodne, mało etyczne, tak? Obserwujemy od wielu lat, a to karygodne wypowiedzi, tak? Ktoś nas obraża w radiu, w telewizji, w mediach. Mówię o społeczeństwie całym. To z jednej strony. Z drugiej strony fale hejtu, o których się mówi, nie napotykają na żaden odpór, tak? Ja zawsze daję za przykład panią Margaret Thatcher, która dała sobie radę z kibolami, tak? Z kibicami. Drakońskie kary, bezwzględne kary, tak? Zamykanie do więzienia na 24 czy 48 godzin przed meczem, tak? W Polsce to wszystko jest takie płynne. Politycy, niestety tutaj mam taką brutalną uwagę i to do każdej opcji, prawie która rządzi.
układają się po prostu praktycznie z każdym, żeby tylko zyskać kilka głosów, tak? No przykład ostatniego tego osobnika, który był szefem Młodzieży Wszechpolskiej, jest aż nadto widoczny. Poza tym piekielna hipokryzja. Ja myślę, że Europa to widzi, tak? Bo z jednej strony mamy teraz naszych kolegów słynnych, to jest dobrej zmiany, którzy opowiadają, że jesteśmy sercem Europy, ale serce Europy nie bierze takiego człowieka na ministra, tak? Który tam trafił. To jest jeden przykład. Znowu, żeby nie być tylko takim osobnikiem, który ma tutaj uwagi do dobrej zmiany. Mamy znowu Platformę Obywatelską, która rządziła wiele lat. Oni także byli tacy płynni, tacy po prostu mało konkretni. Pojawia się nagle jakiś problem, można go załatwić bardzo szybko. Tak pojawiają się wypowiedzi brutalne, bo można było z kibicami powalczyć. Też można było wprowadzić bardzo wiele różnych przepisów. Tego się też nie robiło, bo może nie my, może kiedyś, może nie warto. I przyznam się, że brak zaniechania, brak konsekwencji i przede wszystkim, tak jak mówię, to tak wygląda ten kraj, jakby każdy gdzieś tutaj robił swoje interesy, takie geszefty na boku, tak? Nie ma jakby takiej całościowej odpowiedzialności, że dobra, w interesie społecznym jest zrobienie tego, tego i tego, w związku z tym przystępujemy do zrobienia czegoś. Dużo się kłapie dziobem, mówimy dużo, mówię o politykach i decydentach, a następnie gdzieś to się rozmywa, wpływa nowa sprawa, która przykrywa starą i generalnie nagle okazuje się, że ci, którzy mogliby coś zrobić, że zostali do tego powołani, praktycznie nie robią niewiele, tak? Podpisują jakieś tam dyrektywy, są szczęśliwi, że Unia Europejska przyśle grosz, tak? Oto jest walka. Ponad 10 lat temu na ostatniej płycie Bielizny obrazki z wystawy w piosence Wściekły jad śpiewałeś. Ile jeszcze trzeba lat, by zauważyć, że nienawiść zniszczy nas? By zrozumieć prosty fakt, że nienawiść zniszczy nas, tak. Bo przyznam się, że zespół Bielizna ma takie, myślę, skromne, moralne prawo do tego, żeby o takich rzeczach opowiadać. Dawno temu, bo mówię, ponad 10 lat temu, chyba wcześniej, 10 lat trochę długo, tak ja muszę zobaczyć datę. Oglądałeś płytę? To tak, 2008 ona wyszła. Dobrze, 8 wyszła, no dobra, 10 lat, niech będzie. Ja przyznam się, że jak Andrzej Rybiński ze słynnej kompozycji Nie liczę godzin i dat. 10 lat temu pojawił się także teledysk, to zapraszam do oglądania na portalu YouTube, gdzie pokazujemy, jak wygląda chociażby ten polski taki katolicyzm plastikowy, fasadowy, tak, brutalny, gdzie można człowieka napuścić na drugiego, opowiadając mu parę historii, gdzie dajemy się po prostu my, jako społeczeństwo, wprowadzić w taki dziwny kanał. Śpiewaliśmy o nienawiści i w związku z tym opowiadamy też o tym na niektórych naszych koncertach, bo to wszystko nie bierze się znikąd z powietrza, tak? Ten człowiek, który Adamowicza zaatakował, nie ukrywajmy, to nie był człowiek, który wykonał jakiś, powiedzmy, skomplikowany skok na bank, jak w filmie amerykańskim, tak? Pokazują tam takie filmy Ocean's Eleven, gdzie siedzi kilku mądrali i tam wchodzą pod kopem 100 metrów i tak dalej. Facet obrabował kilka banków w sposób prosty, nieskomplikowany i no można z dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że ktoś mu po prostu zasiał to ziarno, ktoś mu wpuścił do głowy ten jad, tak? Że słuchaj, no siedzisz w więzieniu, ale zobacz, 5 lat, no kto ci to zrobił? No co z tego, że zaatakowałeś te banki, tak? Przecież winna jest ta ekipa, oni rządzą, to oni cię wsadzili. Adamowicz był tylko symbolem, tak? Bo gdyby ten człowiek naprawdę był brutalnym, wyrachowanym mordercą, to mógłby zaatakować Adamowicza, nie wiem, na klatce schodowej gdziekolwiek, tak? On był tylko symbolem, on po prostu jakby w soczewce skupił te wszystkie negatywne emocje, ale zadziałało kilka elementów, to jest taka moja skromna teoria. Z jednej strony na pewno wewnętrznie ten człowiek był mocno pokręcony, tak? Bo są informacje, że leczył się psychiatrycznie, to raz. Druga rzecz, że te ataki z różnych stron gdzieś doszły do jego głowy, tak? Że oto zobacz, oni są wszystkiemu winni, siedzisz w więzieniu, jest źle i dramat. No i teraz on włącza sobie telewizję w więzieniu, tak? Nie ma co ukrywać, że w telewizji nie miał dostępu do różnych kanałów, które prezentują różne stanowiska, tak? Miał tylko jeden kanał, służby który... Służby więzienne mówią, że miał dostęp do wielu. No dobrze. Mógł sobie wybrać. No dobrze, niech będzie. Natomiast te wszystkie takie sytuacje gdzieś się skumulowały. To wszystko się pojawiło w tej głowie. I przyznam się, że ta furia, bo to nawet nienawiść połączona z furią, tak? Bo specjaliści od kryminologii wiedzą, że żeby zabić kogoś nożem, to potrzeba już jakby sytuacji ostatecznych, tak? Zabójstwo przy pomocy broni palnej jest zupełnie czymś innym, tak? Nie ma tego bliskiego kontaktu, nikt nikomu nie patrzy w oczy, nikt nikogo nie dotyka fizycznie, tak? Strzela się do kogoś, jakby do osoby, której się nie zna. Tutaj natomiast nastąpiło połączenie furii, nienawiści, tej wścieklizny i
Ja mogę tylko dołączyć się do takiego apelu, ale wiem, że to będzie taki, wiesz co, apel, apel, który mógłby być prezentowany przez wilka, który płacze nad owieczką, która gdzieś tam sobie dogorywa, żeby poskromić swoje emocje i więcej tej empatii pojawiło się w nas, ale to są takie, wiesz co, wołania na puszczy, dlatego że myślę, że minie tydzień, dwa, trzy tygodnie, wszystko się troszeczkę uspokoi i znowu pojawią się takie te brutalne sytuacje, gdzie ktoś komuś, nie wiem, odłącza w parlamencie głos, ktoś kogoś po prostu wyrzuca gdzieś tam na zewnątrz. No już się pojawiły w telewizji publicznej, pojawiły się mocne materiały uderzające w Pawła Adamowicza po jego śmierci. I teraz tak, słuchaj, twój teraz... kolega z Gdańska jest szefem telewizji, Jacek Kurski. No przyznam się tutaj z ogromną przykrością, że znam Jacka Kurskiego, może jeszcze nie z tej najbardziej czarnej strony, bo mówiąc krótko, że nie wiem, Darth Vader przy nim, to mówiąc krótko, człowiek z przedszkola mógłby się od Jacka Kurskiego uczyć pewnych socjotechnik. I przyznam się, że tego typu działania, które w tej chwili prezentują media publiczne, mogą doprowadzić jeszcze większej eskalacji, tak? Bo nagle się okaże, dzięki tym materiałom, że faktycznie że się dobrze stało, tak? No to przecież ten Adamowicz był taki zły, tak? Co z tego, że wybrano go na nowego prezydenta, ale pokażemy, że na przykład nie rozliczył się z kilku mieszkań, co jest prawdą, tak? Nie, on nie był skazany, nie miał żadnych nie, wyroku. On nie miał wyroku, nie był skazany, wszystkie sprawy były w toku i domyślam się, że gdyby prokuratura miała bardzo mocne, twarde dowody, na pewno dawno byłby oskarżony, nie miałby nawet prawa wystartować, tak? Jako kandydat na prezydenta miasta Gdańska. No sytuacja jest taka kuriozalna, bo no cóż, wygrywanie śmierci dla potrzeb koniunktury politycznej jest czymś naprawdę obrzydliwym, tak bym to określił. Rozmawiajmy o muzyce etapu, ta rzeczywiście wyszła ponad 10 lat temu, zrealizowana w 2008 roku. Pytanie, co z bielizną? Co z bielizną? Bardzo dobrze. Zespół w doskonałej formie, tak mogę powiedzieć. Koncertowej. Koncertowej, nie tylko. Wczoraj graliście w Warszawie. Tak, pełny klub. Kto był, to wie. Ja tutaj będę się delikatnie chwalić. My jesteśmy taką formacją offową troszkę. To znaczy, trudno nas grać w głównym nurcie. A co dlaczego? Dlatego, że media dzisiaj wolą utwory z cyklu tak. Nie macie, daj mi rękę, byłeś wczoraj, spotkaliśmy się na moście, co będzie z nami jutro. Natomiast... Ale bielizna często grała utwory, można nawet powiedzieć łatwe i przyjemne, aczkolwiek z treścią. To znaczy tak, staramy się... Wiesz co, nie wspomnę o czarno-czarnych. Dobrze, no staramy się... Powiedzmy, żeby te utwory trafiały do osobników, którzy mają nieco bardziej rozwinięty płat czołowy. Natomiast powrócę jeszcze do płyty obrazki z wystawki, bo ona jest dość szczególna, gdzie no, prezentujemy pewne historie, które gdzieś po latach zaczynają mieć miejsce, tak? Bo zaczynamy od chociażby utworu Wściekły Jad, ale między innymi polecam chociażby utwór Żywioły Pies, który opowiada o dwóch Polakach, którzy się spotykają w knajpie, piją wódkę i nagle się okazuje, że żyją w dwóch różnych krajach, tak? Bo jeden z nich, który jest jednostką, powiedzmy sobie, która nie idzie zgodnie z prądem, tak? I jednostką, która zawsze jest szczera do bólu i ten człowiek nie może sobie tu znaleźć miejsca, tak? Udaje się gdzieś na migrację, wyjeżdża, nie wiem, zmywać naprzenia do Skandynawii czy tam do Wielkiej Brytanii. Dużo jest tutaj tego typu utworów, Burak zostaw to. Tak. Buraki, także to są utwory, które rzeczywiście mówią o naszej takiej codzienności. Tak, i teraz tylko dokończę jeszcze tę prostą historię. Czy mówimy o dwóch Polskach, drugi człowiek z utworu Żywioły Pies mówi, ty, no ja się czuję tu świetnie, tak? Nie skończyłem żadnej szkoły, nie znam żadnego języka. Chłopie, zarabiam mnóstwo pieniędzy, jeżdżę, uśmiecham się, mówię, że jest świetnie i tutaj mówi raj, do takiego kraju nigdzie nie ma. Więc wiesz, rozdwojenie jaźni w tym kraju jest piekielne, wszystko zależy mi od tego, czy się tam ustawimy z dobrej strony. Jest dobra zmiana i jest dobra strona. To jest jedna historia. Skoro już jesteśmy tutaj na waszym kanale, to jeszcze chciałbym powiedzieć, skoro zapytałeś się o bieliznę, czeka nas w tym roku prezentacja jednego z najpoważniejszych utworów. Zespół popełnił coś takiego, co nazwaliśmy epitafium dla Piotra S. To jest hołd złożony człowiekowi, który spalił się dwa lata temu, niedawno minęła rocznica. Będzie rocznica chyba druga teraz, dopiero w listopadzie, teraz była pierwsza. I utwór, który trwa 12 minut, uważamy, że pewnych rzeczy nie wolno zapomnieć, tak? I tutaj, skoro jeszcze na chwilkę tylko powrócę do śmierci Pawła Adamowicza,
są takie sytuacje, które muszą wywołać jakieś zmiany, tak? Ja nie wiem, cóż z tego wyniknie, tak? Natomiast wiem, że po śmierci Jana Pawła II też wszyscy uważali, że coś się zmieni, nie zmieniło się nic. Mam nadzieję, że ta kumulacja tych złych historii, tych brutalnych historii gdzieś doprowadzi do jakiegoś skromnego kołatania przedsionka, do jakiegoś skromnego drżenia, gdzie zastanowimy się, że prowadzi to po prostu donikąd, tak? Jeżeli to będzie dalej szło w taką stronę, to za chwilę będzie sytuacja taka, że pójdziemy do sklepu i każdy na każdego będzie patrzeć, słuchaj, w sposób brutalny, że tak, ten czyta Rzeczpospolitą, tamten czyta Gazetę Wyborczą, mamy wrogów w sklepie, tak? Kobieta w sklepie sprzeda, proszę pana, nie sprzedaje panu dzisiaj sera ani jajek, bo pan czyta Gazetę Wyborczą. A co mam czytać? To pan czyta w sieci. A ktoś mówi w sieci, a pan czyta tylko w sieci, a ja czytam tylko Wyborczą, to ja zamykam sklep, panu dzisiaj nie sprzedaję. Więc efekt jest taki, że nie możemy się dać zwariować i trzeba, ja mogę tylko zaapelować do tych, którzy nas oglądają, żeby każdy z nas miał swój ogląd na świat, żeby po prostu te wszystkie informacje przesiać przez tak zwane własne sito i próbować myśleć bardziej rozsądnie, tak? Nie dać się ponosić emocjom, nie uprawiać tak zwanej ułańskiej fantazji na zasadzie, że ktoś opowiada jakąś historię, a ja już biorę szablę i jadę po prostu walczyć. Trzeba po prostu to wszystko gdzieś sobie przemyśleć, usiąść, pomyśleć i przede wszystkim to, co my tutaj prezentujemy, jak powinniśmy powrócić do stołu. No mamy to okrągły stół, tak? Rozmawiamy. Każdy daje się każdemu wypowiedzieć, tak? Masz szansę, ty uważasz tak, ja uważam inaczej. Spróbujmy coś wymyślić, żebyśmy mogli razem znaleźć jakiś ładny złoty środek, tak? Żebyś nam się żyło lepiej, sympatyczniej, żebyśmy więcej zarabiali. Wszyscy mówią, że chcieliby więcej zarabiać, ale pomyślmy, jak to zrobić, tak? A nie kłóćmy się, atakujmy się, podduszajmy się. I jeszcze dopytam, a kiedy nowa płyta Bielizny? Jest to na razie nowa tak. Nowa Bielizny i czarno-czarno. Zaskoczycie, materiałów mamy bardzo dużo. Tylko? Tylko. Czas. Bo teraz tak, sporo koncertów. Dzisiaj będziemy grać w Ciechanowie. Potem czekają nas koncerty na północy. Olsztyn, Słupsk. Później zaprezentujemy Epitafium dla Piotra S. Mało tego. Pod koniec roku pokażemy płytę DVD. Taką przekrojową z naszego koncertu. A my jesteśmy taką formacją, która no, wspiera się poprzez akcję Polak Potrafi. Jest taka ciekawa akcja na portalach internetowych, gdzie zbieramy pieniążki. Ktoś chce kupić naszą płytę i to jest taka szczera rzecz. Proszę bardzo, wpłaca parę groszy, dostaje tę płytę, a nie ma tej płyty w jakimś obiegu oficjalnym, bo przyznam się, że kwoty, które są zdzierane przez różne dziwne korporacje, są brutalne. Ja wolę dotrzeć bezpośrednio do każdego. Mnie masz ochotę kupić płytę. To bardzo, że niektóre płyty Bielizny są już trudno dostępne. Wiesz co, znajdziemy je w internecie. Cały czas, jeżeli ktoś ma ochotę, znajdzie kontakt nawet do nas. My też odpowiadamy na telefony, na kontakty i zapraszamy, ktoś chce porozmawiać o życiu, o miłości, o kosmosie. My jesteśmy taką optymistyczną formacją, która stara się pokazywać pewne tajemnicze historie i gdzieś opowiadać te rzeczy w taki sposób prosty, niezawalowany, ale w finale jest taka informacja wysyłana w świat, w kosmos, że musimy gdzieś znaleźć ten złoty środek, musimy gdzieś się spotkać i pomimo tego, że nawet jak się ktoś nie będzie bardzo lubić, to trzeba po prostu podać sobie rękę i działać w imię tak zwanego wyższego dobra. Dobre wibracje zawsze płynęły tak z Gdańska. Jest. Dziękuję za rozmowę. Czekamy na nową płytę Bielizny. Dziękuję. I zapraszamy na koncerty. Dziękuję bardzo.